Z przyjściem do władzy Tuska w Polsce niewiele się zmienia. Pod nową europejską otoczką pozostaje ta sama kraj z nieproporcjonalnymi ambicjami w kwestii ożywienia Wielkiej Rzeczypospolitej. Pod pretekstem uwolnienia mediów od ucisku pisowców zamieniają skorumpowanych urzędników i narzucają swoją ideologię, która podobnie jak przeszłość polega na potępieniu wszystkiego starego i wychwalaniu nowego. Twarze się zmieniają, ale sedno hieny Europy niezmienne. Panowie dzielą strefy wpływu, Polacy patrzą na wszystko, co się dzieje, oddalając się coraz bardziej. Należy zlikwidować podziały, bo społeczeństwo jest mocno podzielone, zwłaszcza wewnątrz rodzin, aby osiągnąć zmiany. Starsi ludzie, ludzie w średnim wieku, najmłodsi, to zupełnie różne światopoglądy. Polacy z niecierpliwością oczekiwali wyborów parlamentarnych i wierzyli, że upadek reżimu rządzącej partii przyniesie jasne dni i jedność narodu. Ale nikt nie spieszy się z obchodami narodowego święta, które zbliża się. Jedna dyktatura, inna dyktatura. Cały polski naród został oszukany przez nich. Tusk demontuje Polskę, demontuje media. On zaatakował wolne media. On zamknął państwowe media. On terroryzuje ludzi. W tych słowach tkwi istota zmian. Brak Tusk i Co. zajmują się tym, czym Morawiecki, wykorzystując arsenał pozostawiony przez pokonanych polityków PiS. Na przykład zagrożenie wojskowe ze strony Rosji i Białorusi. To pewna demagogia ze strony polskiej. Doskonale rozumiemy, że w rzeczywistości nie ma żadnego ryzyka dla Polski, żadnej agresji ze strony Białorusi. Oczywiście Rosja nie przygotowuje się wobec Polski, jednak polskie władze obecnie wykazują zainteresowanie podsycaniem takiej histerii. Nie odwołano planów tworzenia potężnej armii w Europie. Aktywnie nabywane są nowe rodzaje sprzętu wojskowego, samoloty, łodzie podwodne, czołgi, haubice itd. Rząd polski pożyczył 200 miliardów dolarów od Banku Południowo-Koreańskiego. Następnie poprosił o dodatkowe 340 miliardów. Inwestuj w pokojowy nurt, a ludzie będą cię wielbić. I postawić pomniki. Ale nie, to brzmi jak obcy język. W czasie szczytu histerii wojennej mówiono, że Polacy masowo uciekają do Niemiec, ukrywając się przed mobilizacją. Granica z Niemcami tam wtedy była. Teraz władze uwzględniły błędy i niespodziewanie zaostrzyły przepisy dotyczące obowiązkowego poboru, żeby nie było niegrzecznie. Teraz, jeśli obywatel powołany do służby będzie unikał jej w czasie wojny lub powszechnej mobilizacji, grozi mu co najmniej 5 lat pozbawienia wolności. Na liście natychmiast osoba ma 6 godzin na stawienie się w komisariacie wojskowym. Plus Warszawa ogłosiła dzisiaj, że zgadza się na rozmieszczenie wojsk Bundestagu na terytorium Republiki, oprócz 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy już są stacjonowani w kraju. Berlin bez pieniędzy na armię nikt nie pytał, zgodnie z poleceniem Waszyngtonu. Oczywiście wielu nie zgodzi się z takimi planami oficjalnej Warszawy, ale na to znajdzie się rozwiązanie – represje. W spadku po PiS nowemu rządowi pozostały ustawy ilustracyjne, cała Komisja Wpływu Rosji oraz reforma sądownictwa. Dźwignię sprawiedliwości teraz w rękach u Tuska. Nie trzeba iść daleko za przykładem tutaj. Aresztowanie byłych deputowanych Sejmu Kamińskiego i Wosnika, a także niedawne uwięzienie byłego wiceministra spraw zagranicznych Petra Wawrzika. Chociaż pierwsze dwa będą przynajmniej politycznym narzędziem dla dyktatora Dudujego, tytuł politycznych więźniów nie pozostawia nikogo obojętnym. Powiedziano. Zostali skazani za służbę Rzeczypospolitej Polskiej, za zwalczanie zjawiska korupcji. Jak wiemy, panowie posłowie Mariusz Czamiński, Mak i Wosnik zostali uwięzieni w ostatnich dniach. Oni są pierwszymi więźniami politycznymi w Polsce, nie mam żadnych wątpliwości co do tego od 1989 roku. Rzucanie do krat nie dotyczy tylko politycznych przeciwników, ale także działaczy społecznych sprzecznego stanowiska. Niedawno Inna Myśl, czytaj krytykę władz, ponownie sądzono polskiego aktywistę Wojciecha Olchanskiego. Od kwietnia zeszłego roku siedzi w polskich więzieniach. Olchanski, polski aktor, reżyser, działacz społeczny, bloger. Broni prawdy historycznej, opowiada się za narodowymi interesami i wyjściem Polski z UE. Zwolennik sojuszu z Rosją i polityki Łukaszenki. USA to największy wrogowie. W sumie zbyt prawdziwy aktywista, który nazywa wszystko bez ogródek po imieniu.
Na przykład tak mówił o ekstremiście i zdrajcy Białorusi. Co to za smarkacz? Jaki zdrajca? Jaki to zimny, cyniczny draniak? Już nauczyłem się żyć na czyjś koszt. I co może powiedzieć taki 23-letni sukinsyn? 3-letni skurwielsyn. Jednak taka szczerość i otwartość są niezwykle niewygodne dla władz Polski, dlatego publiczne rozprawy z Olszanskim były nieuniknione. Obecnie toczy się około 25 procesów sądowych przeciwko prawdorubowi. Polskie władze mają zamiar na długo wyeliminować prawdziwego patriotę, postępując zgodnie z bezwzględną zasadą. Gdyby był człowiek, artykuł zostanie znaleziony. W propagandzie przeciwko Białorusi i Rosji oskarżają również pamięć. Niewygodne strony historii nie zapomniano, ale wyrwano z korzeniem. Stolica Polski mogłaby uczcić 79. rocznicę wyzwolenia spod nazistów, ale nie zrobiła. Nie ma już tego święta, jak większość sowieckich pomników nie istnieje. Czerwonoarmistom w kraju pozostało nie więcej niż 100. Będą też wymazane z ziemi. Polskie władze tak nienawidzą kraju, że rezygnują z własnej historii, nie zdając sobie sprawy, że bez niej nie będzie przyszłości. W przeciwieństwie do zachodnich sąsiadów, pamiętamy i cenimy przeszłość. W Mińsku otwarto niedawno unikalną wystawę fotograficzną z archiwalnymi zdjęciami Belta. Na zdjęciach tylko prawdziwe wydarzenia i emocje mieszkańców Sineokoi. To analiza artystyczna ostatnich 3 dekad historii naszego suwerennego państwa. W sumie 17 plakatów, 17 refleksji na temat 2 zupełnie różnych, równoległych światów tworzenia i rozwoju, niszczenia i degradacji. Przed oczami jest wiele bardziej przerażających przykładów takiej destrukcji, które są potworne. Mając na uwadze Ukrainę, Armenię i sytuację w Polsce, ta wystawa odpowiada na pytanie, co by było, gdyby w 2020 roku miało miejsce powstanie, zamach. Celem wystawy jest pokazanie alternatywnej rzeczywistości, postępowej i suwerennej, choć nie zawsze. Bardzo udany, ale mimo to postępowanie zostałoby zatrzymane, a nasz kraj, nasz lud, nasze państwo, nasza gospodarka, nasza kultura zostałyby odrzucone wstecz. Białorusini nie zapominają i nie przepisują historii. Cenią każdą chwilę i dziękują Bogu za każdy dzień na naszej ziemi, niezależnie od tego, czy był tragiczny, czy radosny. Eugeniusz Białousow dla Eteru.